Uwaga! Wakacyjna promocja w sklepie Jubiler Monika. Biżuteria srebrna za połowę ceny. Oryginalna biżuteria Pandora do 30% taniej, a złote obrączki z 35% rabatem. Wakacje, złote pierścionki, łańcuszki 40% taniej. Nie przegap okazji. Biżuterię złotą i srebrną u nas kupisz najtaniej. Warto skorzystać. Jestem Wesoły Romek, zbuduję z Tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. Odmień z Wesołkiem swój ogród. W ofercie kruszywa dekoracyjne, otoczaki, kora kamienna, kostka granitowa, materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Sezonowa promocja Meble bez VAT-u w salonie Goldmeb w Kaliszu. Meble pokojowe tworzą klimat każdego salonu czy też pokoju przeznaczonego do relaksu. Możliwość własnej aranżacji przestrzeni z doborem dodatków sprawia, że każde wnętrze z naszymi meblami nabiera wyjątkowego kształtu. Meble do pokoju firmy Goldmeb to bogata oferta skierowana do najbardziej wymagających klientów, którzy cenią sobie wygodę, funkcjonalność, dobry design oraz przede wszystkim jakość. Design i styl cieszą oko i sprawiają, że nasze meble będą prawdziwą ozdobą Twojego mieszkania lub domu. Bezpłatnie doradzimy, przygotujemy projekt i wizualizację 3D. Zapraszamy do naszego salonu przy Alei Wojska Polskiego 138 oraz w każdą niedzielę na giełdę samochodową. F1 to jedyny drive shop w Kaliszu. Dzień dobry, chciałam zamówić zakupy do domu. Oczywiście, co mamy przywieźć? Chipsy, czekoladę, sok jabłkowy, kole. Super, o której i kiedy pasuje Pani dostawa? W piątek o 20:00. Będę płaciła kartą u kierowcy. Okej, bardzo proszę, dziękujemy za zamówienie i do zobaczenia. Już teraz zrób zakupy bez wychodzenia z domu. Zadzwoń pod numer 515 230 303. Zamów produkty, a kierowca dostarczy je pod drzwi Twojego mieszkania. Zamówienia są realizowane od czwartku do niedzieli od 16 do północy. F1 to też szybkie zakupy przez całą dobę, bez wychodzenia z samochodu. Kalisz Polna 110. Siła ognia stuletniego pieca w Twoim domu i ogrodzie. Polska Ceramika Cienia to najwyższej jakości ceramika budowlana wypalana z precyzją tradycyjnymi metodami, trwalsza od skały. Ceramika Cienia wypala i oferuje cegły budowlane, tynki, płyty gliniane, płyty grzewcze oraz kształtki na renowację. Wyroby produkujemy z naturalnej gliny, dzięki temu mają korzystny wpływ na ludzkie zdrowie, łatwiej wchłaniają i oddają wilgoć, redukują kurz i nieprzyjemny zapach. Realizujemy też renowacje zniszczonych czy wiekowych budynków. Polska Ceramika Cienia, gmina Opatówek, Cienia Pierwsza 41. Agnieszka Walczak, dzień dobry. Jest wtorek, zapraszam na magazyn miejski. Na początek skrót najważniejszych informacji. Senat dla opozycji. Niekoniecznie PiS chce ponownego przeliczenia głosów oddanych w wyborach. Gdyby ktoś chciał te głosy teraz skreślić na nowo, w co nie wierzę, bo byśmy weszli już do kraju niedemokratycznego. Pieniądze dla OSP. Pierwsza transza z programu 5000 plus rozdana. Z tych pieniędzy zakupimy laptopa, który nam pomoże w doskonaleniu się pod kątem ratownictwa medycznego. Nie wszystkie jednostki złożyły wnioski, dlatego niektórym jednostkom udało się dwa razy po 5 tysięcy dostać. Człowiek z Oklahomy nagrodzony na festiwalu w Zabrzu. Lubię robić rzeczy, które nie były zrobione, albo takie rzeczy, których nie widziałem, dlatego że wszystko jest zależne wtedy ode mnie. Czy ponowne liczenie głosów z wyborów do Senatu da Prawu i Sprawiedliwości większość w Izbie Wyższej? Na to liczy partia, bo złożyła protest wyborczy, który dotyczy głosów w 6 okręgach senackich, w tym 2 w naszym regionie. W Kaliskim różnica między przegranym Andrzejem Wojtyłą a wygranym Januszem Bęcherzem była mniejsza niż liczba głosów nieważnych. PiS chce sprawdzenia, czy faktycznie można było je za takie uznać. Janusz Pęcherz zaznacza, że komisje nie miały żadnych wątpliwości. Wszystko zostało policzone właściwie, a zmienić wyrok wyborców można jedynie w sposób zaprzeczający demokracji.
Protesty wyborcze PiS-u dotyczą łącznie 6 okręgów, w tym 2 w naszym regionie. Okręg numer 95 w Ostrowie i numer 96 w Kaliszu. W głosowaniu w wyborach między Januszem Pęcherzem a Andrzejem Wojtyłą różnica głosów wyniosła 1586. Komisje brały pod uwagę tylko głosy ważne. Karty zaznaczone błędnie lub niewypełnione w ogóle zostały odrzucone, a takich kart było 5444. W zdecydowanej większości przypadków tę nieważność stwierdzono, bo karty były po prostu puste. 396 takich przypadków. Ci ludzie nie wybrali żadnego kandydata. To i tak niewiele, bo łącznie nieważnych głosów było niespełna 4%. Komisje obwodowe te wyniki zatwierdziły. Komisarz wyborczy uznał ważność wyborów. A dopiero po tygodniu, gdy w Senacie partia rządząca nie ma jednak większości, Prawo i Sprawiedliwość nabiera podejrzeń. Składamy protesty, bo w tych okręgach dużo było głosów nieważnych, a różnice między wynikami kandydatów niewielkie. W związku z dużą liczbą głosów nieważnych, a małą różnicą między wygranym a przegranym, zgłosiliśmy wniosek o ponowne przeliczenie. Powiedziała Radiu RMF FM Anita Czerwińska, rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości. Trudno to komentować nawet. Myślę, że komisje wyborcze nie pierwszy raz miały decyzję wyborców i wszystko do tej pory wyglądało właściwie, także nie sądzę, że się komisje pomyliły. Zresztą w każdej komisji był mąż zaufania, mógł być z PiS-u, mógł być z koalicji, mógł być z każdej innej startującej partii, także to było pod kontrolą. Nie sądzę, że tu da się taki wynik wyborczy odwrócić. Zdaniem Janusza Pęcherza, senatora elekta, wybór jest jasny i czytelny i tylko nieuczciwa ingerencja w wyborcze karty mogłaby go zmienić. Nawet gdyby ktoś chciał te głosy teraz skreślić na nowo, w co nie wierzę, bo byśmy weszli już do kraju niedemokratycznego. Ja wierzę w to, że jesteśmy w kraju demokratycznym. To, czy głosy będą liczone od nowa, zależy od decyzji Sądu Najwyższego. Ma on na to 90 dni. Sędziowie, jeśli uznają, że protest jest zasadny, mogą nakazać w konkretnych okręgach ponowne wybory. Prawo i Sprawiedliwość w Senacie nie zdobyło większości. PiS ma w Izbie Wyższej 48 mandatów, Koalicja Obywatelska 43, PSL 3, SLD 2, a pozostałe 4 należą do senatorów niezależnych. A poniedziałek w Kaliszu zakończył się dramatem. Na szlaku bursztynowym mężczyzna gwałtownie wtargnął pod nadjeżdżającą ciężarówkę. Zmarł w szpitalu. Do wypadku doszło w poniedziałek po 21:00 na szlaku bursztynowym na wysokości parku wodnego. Mężczyzna gwałtownie wtargnął pod nadjeżdżający pojazd ciężarowy kierowany przez 37-letniego mieszkańca Ostrowa Wielkopolskiego. Pieszy z obrażeniami trafił do kaliskiego szpitala, gdzie w nocy na skutek poniesionych obrażeń zmarł. Przekazuje nam podkomisarz Witold Woźniak z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Zmarły to 20-letni obywatel Ukrainy. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku pod nadzorem prokuratury. Jedni kupują mundury i sprzęt, inni organizują zajęcia edukacyjne i spotkania integrujące, pozostali finansują drobne remonty i naprawy. 5000 plus, bo taki program też istnieje, to wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych, z którego skorzystały także jednostki z naszego miasta. W sumie w tym roku w budżecie państwa zabezpieczono na dotacje dla ochotników 82 miliony złotych. Z Kalisza z dofinansowania skorzystały wszystkie jednostki OSP. Także spora część straży z powiatu kaliskiego złożyła wnioski na dotacje w wysokości 5000 zł. Umowy wręczono im w trakcie uroczystości przekazania nowego wozu dla PSP w Kaliszu. Do dobrego funkcjonowania naszej ochotniczej straży pożarnej potrzebne są wszystkie pieniądze, jakie tylko pozyskamy. Te akurat były przeznaczone na cele kulturowe i szerzenie, tak powiem, pierwszej pomocy. My akurat z tych pieniędzy zakupimy laptopa, który nam pomoże w doskonaleniu się pod kątem ratownictwa medycznego poprzez wyświetlanie prezentacji i różnego rodzaju testów. Program 5000 plus to wsparcie zadań, które strażacy ochotnicy realizują obok standardowych zadań, czyli uczestniczenia w akcjach ratowniczych. Sierpniowa nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej wpisała w działania OSP akcje społeczne edukacyjne i na nie między innymi można było składać wnioski. Można z tych środków korzystać z różnych źródeł. Jest to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Fundacja Orlen, Fundusz Ochrony Środowiska, ostatnio też PZU 5 milionów przeznaczyło dla wspierania ochotniczych straży pożarnych. Tak.
tak zostało to skalkulowane, że 5 tysięcy na jednostki wypadało, aczkolwiek nie wszystkie jednostki złożyły wnioski, dlatego niektórym jednostkom udało się dwa razy po 5 tysięcy dostać. I na co mogą być przeznaczone pieniądze? Bardzo szeroka jest jak gdyby gama asortymentu. Naprawdę kwestia tylko dobrego uzasadnienia. Od mundurów po sprzęt, także co tylko sobie strażacy wymyślą i uzasadnią, to uważam, że taki zakup uda im się zrealizować. Wnioski na dotacje można było składać do 10 września. Teraz jednostki otrzymują umowy. Tegoroczna kwota zapisana w budżecie państwa na pomoc strażakom ochotnikom to 82 miliony złotych, ale zgodnie z zapisami w projekcie programu kwota będzie określana każdego roku od nowa. Nagroda dla odtwórcy głównej roli i wyróżnienia dla reżysera. Najnowsza premiera Kaliskiego Teatru Człowiek z Oklahomy została doceniona na 19. Festiwalu Dramaturgii Współczesnej. Rzeczywistość przedstawiona w Zabrzu. W Zabrzu zagrano 12 spektakli, wśród nich też najnowszą propozycję Kaliskiego Teatru Człowiek z Oklahomy. To polska prapremiera oparta na dramacie Lukasa Lindera. Głównym bohaterem jest Fred. W tej roli oglądamy Macieja Zuchowicza, docenionego przez jurorów Festiwalu Dramaturgii Współczesnej. Teatrolog Zenon Butkiewicz, reżyser Dariusz Miłkowski i dramaturg Michał Pabian przyznali mu nagrodę dla młodego aktora. To jest jakby cały szereg zadań, cała jakaś droga tego bohatera, którą trzeba jakoś w miarę wiarygodnie się postarać opowiedzieć. Też jakieś jego zmagania, jego przemiany, jego odnajdywanie się w różnych sytuacjach. No więc to prowokuje całą gamę różnych zadań, z którymi się trzeba zmierzyć. I to nie jedyny sukces spektaklu. Wyróżnienie za ruch sceniczny otrzymał reżyser i choreograf Cezary Iber. Przedstawienie doceniło także jury młodych w składzie Anna Stryj, Anna Wisłocka i Bartłomiej Golik, które również przyznało wyróżnienie reżyserowi. Ten jako pierwszy w naszym kraju sięgnął po tekst szwajcarskiego dramaturga. Lubię robić rzeczy, które nie były zrobione, albo takie rzeczy, których nie widziałem, dlatego że wszystko jest zależne wtedy ode mnie. I moja podświadomość nie pracuje na korzyść tego, co już zostało zrobione tak naprawdę, tylko mogę sobie pozwolić na całkowitą dowolność i na to, żeby rzeczy wypływały zupełnie ze mnie. Główną nagrodę festiwalu za reżyserię i twórczy wkład w realizację dramatu otrzymała Małgorzata Bogajewska za spektakl Gdy przyjdzie sen z Teatru Ludowego w Krakowie. I zostajemy przy sukcesach Kaliszan. Z trzecim miejscem na leśnych mistrzostwach Polski w paintballu 8-osobowa reprezentacja grupy Extreme Paintball Team Kalisz nie schodziła z podium podczas całego cyklu Pucharu Polski. Strzelanie kulami wypełnionymi farbą to dla większości rozrywka, ale zdarzają się też osoby, dla których to poważny sport. Turnieje, które dały Kaliszanom trzecie miejsce, odbywały się w Koninie, Nekli, Woli Kołożnina i Chodzieży. W szerokiej kadrze Ekstrema Paintball Team znalazło się łącznie 11 osób, w tym jedna kobieta. Sama formuła rozgrywek była dość prosta. Głównym celem było zdobycie wyznaczonych na polu sektorów. W tych zawodach graliśmy 4x4. Czas był 12 minut do zdobycia dwóch punktów. Punkt zdobywaliśmy po dobiegnięciu do flagi. Ograniczone pole było mniej więcej w granicach 30 na 45 metrów, więc bardzo szybka, zwinna gra. Paintball to nie tylko sport. To przede wszystkim świetna, a zarazem wymagająca rozrywka. Tym bardziej, jeśli nie jest się zawodowcem. Grają tak naprawdę już wszyscy na tym. Czy to są dzieci od 7 roku życia, przez dziewczyny kawalerskie, panieńskie. Naprawdę wiele, wiele, wiele różnych opcji i możliwości. Scenariuszy też mamy bardzo, bardzo dużo. Ze względu na to, że mamy duże pole, mamy możliwości dość duże, żeby to wszystko tutaj rozgrywać. Czy zdobywanie budynku, czy zdobywanie flag, różnistych rzeczy. Jak podkreśla szef Kaliskiego Teamu, na rozgrywki w paintball ze względu na formułę i zasady gry coraz częściej decydują się grupy zorganizowane ze szkół czy firm. Sami uczestnicy mają początkowo mieszane uczucie odnośnie tej formy zabawy. Na samym początku wszyscy się tak naprawdę troszeczkę boją do momentu, dopóki pierwszy raz nie zagrają. Później już generalnie już idzie z górki i naprawdę jest to fajna rzecz. Dwa, że generalnie po prostu to łączy ludzi troszeczkę. Inaczej się generalnie po prostu, jeśli się gra razem w drużynie, pomaga się, jeden drugiego osłania i tak dalej, więc wtedy generalnie jest to inny poziom więzi, o tak to powiem. Kaliski Team przygotowuje się aktualnie do ostatnich zawodów w ramach Pucharu Polski. Sukces ogólnopolski otworzył drużynie z Kalisza drogę do zawodów międzynarodowych. Już w styczniu planują wziąć udział w turniejach w Berlinie.
Historia nekropolii pochowanych na niej Kaliszan, najciekawszych pogrzebach i artystycznych nagrobkach. Wszystko w trakcie spaceru po cmentarzu na Rogatce, na który w najbliższy czwartek zaprasza historyk i regionalista Maciej Błachowicz. Początek spotkania o 16 przed bramą cmentarza miejskiego katolickiego przy ulicy Górnośląskiej. A teraz zaproszenie na portal Fakty Kaliskie. Był na zwolnieniu warunkowym, ale nie wytrzymał i ukradł lichtarze z jednego z ostrowskich kościołów, a to oznacza, że trafi do więzienia. Na jak długo, przeczytacie na naszej stronie w internecie. Z najnowszą dawką informacji sportowych czeka już Paulina Kruszakin. Przed magazynem sportowym oczywiście prognoza pogody, a my z magazynem miejskim wracamy w środę o 17.15. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Wieczorem pogodnie, momentami będzie się chmurzyć, 15 stopni na termometrach. Barometry pokażą 1007 hektopaskali, wiatr słaby z południowego zachodu. W nocy 11 stopni powyżej zera, pogodnie i bezwietrznie, a to oznacza mgły i ograniczoną widoczność. Mgły będą utrzymywać się do południa, w środę pogodnie z okresowym wzrostem zachmurzenia do umiarkowanego. 16 stopni na termometrach, na barometrach 1005 hektopaskali. Wiatr nadal słaby, ale zmieni kierunek na wschodni. Dzień dobry, Paulina Kruszakin, magazyn miejski Sport. Zaczynamy. KKS nadal gra nieskutecznie, ale wygrywa, a gdy trafia do siatki, to robi to efektownie. Dwa piękne gole w starciu z Sokołem Kleczew wystarczyły do odniesienia zwycięstwa, choć podopieczni Ryszarda Wieczorka do samego końca musieli drżeć o wynik. Nieskuteczność to największy mankament KKS-u w tym sezonie. Ze stwarzaniem sytuacji bramkowych kaliski trzecioligowiec nie ma problemów. W każdym meczu ma co najmniej kilka setek. Gorzej z ich wykończeniem. Sobotnie starcie z Sokołem gospodarze zaczęli kapitalnie i już do przerwy powinni rozstrzygnąć jego losy. Dwa strzelone gole nie dawały jednak komfortu, a gdy w drugiej połowie przyjezdni zdobyli bramkę kontaktową, do ostatnich sekund było nerwowo. Na szczęście skończyło się happy endem. To jest troszkę zagadka dla mnie, jeśli chodzi o postawę tego zespołu. Ciągle nad tym pracujemy. Jaka jest przyczyna, że mamy mecz pod kontrolą, bo pierwsza połowa była świetna w naszym wykonaniu, dużo sytuacji. Szkoda, że tylko dwie bramki. Natomiast na początek drugiej połowy mamy kolejne sytuacje, żeby zamknąć ten mecz i z minuty na minutę. Nie wiem, czy to stres, czy błędy indywidualne powodują, bo straciliśmy parę piłek i nagle ten zespół zaczyna wierzyć, zaczyna jakby panika wstępować, cofamy się, nikt nie kontroluje tego, no i zaczyna być problem. Natomiast no, cieszymy się z tego, że udało się dowieść. Wynik otworzył w 10 minucie Mateusz Mączyński, posyłając potężną bombę tuż zza linii pola karnego. Bramkarz gości nawet nie zareagował. Pięknego trafienia najwyraźniej pozazdrościł koledze Sebastian Kaczyński, bo 3 minuty później napastnik kaliskiej drużyny skierował piłkę w okienko z rzutu wolnego, podyktowanego za faul na Mateuszu Żebrowskim. Po tych golach KKS praktycznie nie wpuszczał przeciwników na swoją połowę, a sam kreował kolejne okazje. Seryjnie je jednak marnował. Goście natomiast wykorzystali w 69 minucie karnego i zrobiło się nerwowo. Na szczęście strzegący bramki KKS-u Kamil Kosut nie dał się więcej zaskoczyć i 10. w sezonie wygrana zespołu z Nadprosny stała się faktem. W pierwszej połowie mieliśmy kilka dogodnych sytuacji i mogło to się skończyć wyżej. Myślę, że gdybyśmy strzelili jeszcze co najmniej z jedną, dwie bramki w pierwszej połowie, to, no to druga połowa już byłaby pod nasza dyktando i gralibyśmy na spokojnie, a tak no, nerwówka do samego końca. Po 13 kolejkach podopieczni Ryszarda Wieczorka zajmują w tabeli trzeciej ligi drugie miejsce, tracąc punkt do prowadzącego Mieszko Gniezno. Taka sama różnica dzieli ich od trzeciej Raduni Stężyca, która w sobotę zremisowała bezbramkowo w Jarocinie. I właśnie drużyna z Kaszub będzie najbliższym rywalem trójkolorowych.
Tam będzie mecz na pewno bardziej wyrachowany, z dużą taką dyscypliną. Oczywiście wygra zespół, który popełni mniej błędów i wygra zespół, który będzie pozytywnie w tym dniu przygotowany, nastawiony i tak dalej. Mam nadzieję, że to się uda. Do zakończenia rundy jesiennej pozostały już tylko 4 serie spotkań. Nie udało się przed tygodniem, nie udało się też w niedzielę. Siatkarki Energii MKS po raz drugi w tym sezonie przegrały w łódzkiej Sport Arenie. Tym razem podopieczne Jacka Pasińskiego uległy drużynie Grot Budowlani 0-3. Dla szkoleniowca MKS-u był to wyjątkowy mecz, bo jest łodzianinem, a z ekipą Budowlanych pracował w sumie przez kilka sezonów. Stąd nie dziwi, że został miło powitany przez łódzkich kibiców. Na parkiecie nie było jednak sentymentu. Wito Kaliszanki musiały przełknąć gorycz porażki. Powiem szczerze, że jeszcze kurde blaszka na tej hali, czy na Atlas Arenie nie wygrałem, prowadząc obcy zespół, także na pewno mam jakiś fatum nade mną ciąży, no ale postaram się może w playoffach rozbić ten bank pod tytułem Łódzka Arena, czy Atlas Arena, czy Arena Łódź. Postaram się wtedy, obyśmy grali z którąś z łódzkich drużyn. Podobnie jak przed tygodniem w starciu z ŁKS-em, także i teraz drużynie z Kalisza nie wiodło się w końcówkach poszczególnych setów. W pierwszej partii wynik długo oscylował wokół remisu, ale w grze na przewagi lepsze były łodzianki, 26-28. Bliźniaczy przebieg miała druga odsłona, zakończona wygraną Budowlanych do 25. Tak zacięty nie był jedynie trzeci set, w którym miejscowe szybko odskoczyły na 14-15, by ostatecznie zwyciężyć do 19. Dwa przegrane mecze, no tak naprawdę na styku. Tutaj wyniki rozstrzygające w końcówkach poza tym trzecim setem do 19. No ale szkoda, dlatego że tak samo jak tydzień temu z ŁKS-em miałyśmy, że tak powiem, szansę po swojej stronie, prowadzenie w spotkaniu, no i nie udało nam się tego dowieść do końca. MKS w drugim kolejnym meczu nie ugrał choćby seta, choć w łódzkiej Sport Arenie niewiele odstawał od faworyzowanych przeciwniczek. Wyniki spotkań z ŁKS-em i Budowlanymi nie odzwierciedlają w pełni przebiegu obu potyczek. Brakuje siatkarskiej umiejętności najnormalniej na świecie. My wiemy, nad czym pracować i idziemy do przodu. No, takie jest życie. Nie zawsze jest tak, że się wygrywa takie końcówki. Tam reprezentantki kraju grają po drugiej stronie. My takich reprezentantek nie mamy w swoich szeregach. W związku z tym no, brakło najnormalniej doświadczenia siatkarskiego. Popatrzmy, kogo mamy. Niektóre dziewczyny uciągnęły swoje obowiązki, niektóre niestety nie. I to trzeba sobie jasno i czytelnie powiedzieć. Najlepiej punktującą zawodniczką w kaliskich szeregach była w niedzielę Adela Helic, która zdobyła 15 oczek. Na siatce świetnie spisywała się Monika Ptak, która aż 7-krotnie blokowała ataki rywalek. Dobre momenty, szczególnie w pierwszym secie, miała też Hilary Harley Reynolds. Wszystko to okazało się jednak niewystarczające, aby wywalczyć premierowe punkty. Myślę, że na pewno z biegiem czasu i w późniejszych meczach będzie to lepiej wyglądało. Będziemy bardziej pewne siebie, bardziej zgrane, dlatego że no, tak to też już jest, że na początku tego sezonu bywa różnie. No i mam nadzieję, że tych błędów, że tak powiem, w końcówkach będziemy popełniać coraz mniej. Po dwóch wyjazdach do Łodzi w poniedziałek 28 października kaliski zespół po raz pierwszy w tej kampanii zagra przed własną publicznością. Rywalem Energii MKS będzie Leclerc Radomka Radom. Początek tego spotkania zaplanowano na godzinę 17:30, a transmisję z Kalisza przeprowadzi stacja Polsat Sport. 9 medali torowych Mistrzostw Polski w konkurencjach nieolimpijskich wywalczyli w miniony weekend juniorzy Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego. Do 5 krążków zdobytych w sobotę, w niedzielę podopieczni Krzysztofa Dąbrowskiego dołożyli 4 trofea. Aż 4 medale wywalczyła Julia Kowalska, która została mistrzynią Polski juniorek w wyścigu indywidualnym na 2 km i wyścigu eliminacyjnym, a ponadto sięgnęła po srebro w skreczu i brąz w wyścigu punktowym. 3 krążki padły natomiast łupem Szymona Potasznika, który zajmował pierwsze miejsce w wyścigu indywidualnym na 3 km i wyścigu na 1 km, a także 3. w skreczu. Wicemistrzami kraju zostali natomiast Konrad Trzęsowski, który był drugi w wyścigu eliminacyjnym, oraz Miłosz Potasznik, który zdobył srebro w skreczu. Wszyscy medaliści są podopiecznymi Krzysztofa Dąbrowskiego, a zawody rozegrane zostały na torze w Pruszkowie.
Przez dwa dni Kalisz był stolicą polskiego kickboxingu. W sobotę w hali przyłódzkiej odbył się Puchar Polski Seniorów w formule Full Contact. Natomiast w niedzielę rywalizacja toczyła się o medale młodzieżowych mistrzostw Polski. Gościem specjalnym drugiego dnia zawodów był utytułowany polski pięściarz Krzysztof Diablo Włodarczyk. W ramach pucharowych zmagań stoczono w sumie 11 pojedynków, w tym 6 finałowych. Na podium stawało 3 zawodników KS Ziętek Team Kalisz. Złoto zdobył Dawid Zaborowski, srebro Oskar Skupień, a brąz Sebastian Dusza. W niedzielę odbyły się natomiast pojedynki o młodzieżowe Mistrzostwo Polski w formule Full Contact. Tu także po najwyższe laury sięgali przedstawiciele kaliskich klubów. Tytuły mistrzowskie wywalczyli Weronika Walczak i Krystian Kurzaj z Prosny oraz Anna Szymańska i Dawid Zaborowski z KS Ziętek Team. Młodzieżową wicemistrzynią Polski została natomiast Anna Kozanecka z Prosny, a jej klubowy kolega Artur Maury sięgnął po brąz. Na ostatnim stopniu podium stawali ponadto Weronika Bartczak i Sebastian Dusza z KS Ziętek Team. W walce wieczoru o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza triumfował natomiast Oskar Dąbrowski z Prosny, który wypunktował Norberta Kusza z Ziętek Team. Gościem specjalnym imprezy był pięściarz Krzysztof Diablo Włodarczyk. Były mistrz świata federacji WBC i IBF w wadze junior ciężkiej chętnie pozował do zdjęć i rozdawał autografy. Dekorował też zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Głównym organizatorem dwudniowych zawodów w hali OSIR był KS Ziętek Team Kalisz. W dzisiejszym wydaniu magazynu Miejskiego Sport to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam serdecznie na czwartkowy magazyn Kibica. Do zobaczenia!